piątek, 23 września. Grzegorz Rządło, zapraszam na główne wydanie informacji. Nawałnica trwała kilka, może kilkanaście godzin, a sprzątanie już kilka dni. Jednak powoli mieszkańcy gminy Zebrzydowice kończą największe porządki po powodzi, która nawiedziła ich w niedzielę. Doszło nawet do takiej sytuacji, że władze gminy odsyłają pomoc do bardziej dotkniętych kataklizmem miejscowości. Porządki w gminie Zebrzydowice cały czas trwają, ale z każdym dniem rośnie optymizm wśród mieszkańców. Teraz tylko sprzątanie, jest pogoda, więc warunki są idealne, więc trzeba po prostu robić porządek. Posprzątanie tego wszystkiego, czy jeżeli chodzi o pomoc, to też, że tak powiem, sąsiedzi przychodzili, pytali się, czy wszystko jest w porządku, czy jakoś nie pomóc, więc też powoli wszystko się już normuje. Wszystko powoli wraca do normy także w miejscowym przedszkolu, które w sobotę zalała woda. Zniszczony został niemal cały parter, w tym sale dla dzieci. Chociaż w czwartek dzieci wróciły do przedszkola, część pomieszczeń wciąż jest wyłączona z użytku. Musimy to porządnie osuszyć, trzeba wszystko sprawdzić. Już mamy jedną wizytę sanepidu za sobą, myślę, że czeka nas następna i wtedy dopiero będzie można dzieci wprowadzić do tych sal. Wprawdzie porządki zmierzają do końca, jednak to nie koniec walki ze skutkami powodzi. Priorytetem jest teraz przekazanie poszkodowanym jakiejkolwiek pomocy materialnej. Dużo pracy jest związanej teraz z tym, żeby wypłacać zasiłki tym, którym się należą, więc tutaj jakby praca urzędu, na tym się teraz skupiamy, tutaj Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, także to są nasze działania teraz takie główne. Chociaż woda już opadła, to nadal może być niebezpieczna, tyle że teraz ta w studniach leżących na terenach, które zostały zalane. Studnia musi być przed ponownym dopuszczeniem, czy przed ponownym pobraniem wody do celów spożywczych, wyczyszczona, zdezynfekowana i przebadana i tego trzeba się trzymać. Zebrzydowice były jedną z tych gmin, do których woda wdarła się najszybciej. Teraz sytuacja jest już opanowana, dlatego władze gminy deklarują, że odsyłają napływającą pomoc do bardziej potrzebujących miejscowości. Będą dodatkowe pieniądze dla powodzian. Taką decyzję ogłosili dziś marszałek województwa śląskiego i wojewoda. W poniedziałek podczas sesji sejmiku radni mają głosować nad uchwałą w tej sprawie, jednak decyzja, jak deklaruje marszałek, jest już przesądzona. Fatima Orlińska. Łącznie około 7 300 000 zł przekaże województwo śląskie dla osób dotkniętych skutkami powodzi w regionie. Jak przekazał dziś marszałek, w śląskich gminach zalanych zostało ponad 1800 domów. Dodatkowe pieniądze w wysokości 4000 zł dla poszkodowanych zostaną przesunięte z rezerwy budżetowej. Program pomocowy ma zostać przyjęty na poniedziałkowej sesji sejmiku, a procedura wnioskowania o wsparcie ma być maksymalnie uproszczona. Przez przekazanie tych pieniędzy do miejskich ośrodków pomocy społecznej, gminnych ośrodków, żeby ta pomoc jak najszybciej dotarła do obywateli. Jednocześnie pracujemy nad tym, żeby to, co wczoraj zapowiadał premier Tusk po wizycie pani komisarz von der Leyen, żeby środki europejskie też jakby przewartościować, przegrupować w ten sposób, żeby służyły one odbudowywaniu Polski po powodzi. A niedługo zaczynamy pracę nad budżetem województwa, w którym zarząd województwa również planuje zabezpieczyć pieniądze na długofalową pomoc powodzianom. Dotychczas z rządowej pomocy wypłacono w województwie śląskim ponad 1 000 000 zł. Poszkodowani mogą ubiegać się o 8 000 zł pomocy doraźnej i 2 000 w gminach, gdzie obowiązuje stan klęski żywiołowej. W chwili obecnej mówimy przede wszystkim o pomocy konkretnym poszkodowanym, natomiast również rozpoczynamy przygotowanie programów, które pomogą w odbudowaniu zniszczeń infrastrukturalnych, które powstały na terenach dotkniętych powodzią. Wojewoda śląski poinformował również, że mieszkańcy gmin popowodziowych mogą skorzystać już z bezpłatnych szczepień przeciwko tężcowi, jeśli podczas sprzątania po zalaniu wodą skaleczyli się. Ponadto Wody Polskie przedłużyły zakaz wchodzenia na wały przeciwpowodziowe do przyszłego tygodnia. Załamanie tego przepisu grozi grzywna. To ma być medyczna inwestycja stulecia, przynajmniej tak o nim mówią władze Gliwic i województwa śląskiego. Chodzi o nowy szpital, którego budowa zapowiadana jest już od kilku lat. Realizacja inwestycji zatrzymała się na etapie przetargu na wybór wykonawcy prac w czasie ostatniej kampanii wyborczej. Dziś temat szpitala wraca za sprawą listu intencyjnego podpisanego przez kilka podmiotów. Fatima Orlińska. O budowie nowego szpitala, a właściwie Centrum Chorób Cywilizacyjnych, które ma powstać w Gliwicach, mówi się już od dawna. Zresztą był to jeden z głównych tematów ostatniej kampanii wyborczej. Ówczesny prezydent Gliwic i jego kontrkandydatka, czyli obecna prezydent, mieli inną wizję tego miejsca.
Problem był o tyle palący, że miasto zdążyło wyłonić nawet wykonawcę, ale na rozstrzygnięcie przetargu wpłynęła skarga do Krajowej Izby Odwoławczej. Wszystko wskazuje jednak na to, że przetarg zostanie ostatecznie unieważniony. W związku z tym szukałam innej drogi. Ta droga nie dosyć, że jest lepsza, to daje tą ofertę Gliwiczanom znacznie, znacznie lepszą. Myślę, że jeszcze nikt 10 lat temu nie myślał w Gliwicach, że Gliwiczanie mogą zyskać szpital, który ma funkcję takiego szpitala miejskiego z niesamowitym dodatkowym potencjałem wysokiej, najlepszej specjalistyki, jaką mamy w województwie. Inwestorem nowego Centrum Chorób Cywilizacyjnych będzie Śląski Uniwersytet Medyczny, który w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym będzie kształcić również studentów. W szpitalnych oddziałach docelowo znajdzie się 800 łóżek dla pacjentów z różnymi schorzeniami uznawanymi za najważniejsze choroby cywilizacyjne. Będzie po prostu takim hubem, gdzie będzie można przesyłać najtrudniejszych pacjentów do diagnostyki i leczenia. Także absolutnie nie jest za duży, bo tam tych łóżek nie będzie tak dużo, natomiast będą bardzo poszerzone pracownie diagnostyczne, ale również chirurgia będzie w pełnym zakresie i również SOR. Śląski Uniwersytet Medyczny, Gliwice i Zarząd Województwa będą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z pieniędzy rządowych, a całość może kosztować nawet 2 miliardy złotych. Założenia są takie, że dofinansowanie zewnętrzne pokryje całość kosztów. Sami tego nie dźwignimy, ale właśnie liczymy na to, że te pieniądze trafią na Śląsk i w końcu także w służbie zdrowia od lat nie było żadnej inwestycji centralnej, że to dofinansowanie przyjdzie. Natomiast my jako bardzo poważny gracz na rynku zdrowia, organizator wielu szpitali i placówek, mocno się w ten proces włączymy, żeby to, co powstanie, było naprawdę wow, żeby to, co powstanie, było naprawdę z najwyższej półki, z najlepszymi ludźmi. O konkretnych terminach i dalszych krokach dziś na razie nie mówi nikt. Podpisanie listu intencyjnego ma być pierwszym krokiem do rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów. Plan jednak jest taki, by docelowo szpital powstał w miejscu, w którym zakładano budowę miejskiej placówki już wcześniej, czyli przy ulicy Kujawskiej. Zostanie wykorzystany również projekt, który powstał za poprzedniej władzy, jednak zostanie on rozbudowany. Kolejne pokopalniane tereny przechodzą na własność Katowic. Spółka restrukturyzacji kopalń przekazała miastu kilka hektarów nieruchomości, wobec których gmina ma już wstępne plany. Wszystko wskazuje na to, że powstanie tu nowa baza PKM Katowice. Łukasz Kądziołka. Na razie baza PKM-u znajduje się przy ulicy Mickiewicza w samym centrum Katowic. Jednak niewykluczone, że w przyszłości przeniesie się tutaj, do wschodniej części miasta. W poprzednich latach spółka restrukturyzacji kopalń kilkanaście razy próbowała sprzedać ten niezabudowany teren w pobliżu Nikiszowca. Potencjalni kupcy byli, ale ostatecznie SRK nie zdecydowała się obniżyć ceny wywoławczej, która wynosiła ponad 11 milionów złotych. W efekcie to miasto przejęło te tereny. Realizujemy niewątpliwie sprzedaż komercyjną terenów, które są pogórnicze, natomiast wspieramy również każdy dobry wniosek samorządu, ponieważ te wnioski z reguły są zasilane środkami pomocowymi. Łączna powierzchnia terenów przy ulicy Transportowców i ulicy Szopienickiej to 7,5 hektarów, a ich wartość szacowana jest na 14 milionów złotych. Miasto zakłada, że nawet po przeniesieniu tu bazy PKM pozostanie jeszcze sporo wolnego terenu. Można wykorzystać go również na inne cele i te inne cele będziemy sobie definiowali w trakcie już naszych założeń. Wszystko będzie jakby uzależnione od tego, jaki teren, w jakiej wielkości jest potrzebny na poszczególne przedsięwzięcia. To nie koniec przejmowania pokopalnianych terenów przez Katowice. Miasto wnioskuje do SRK o kolejne darowizny. Łącznie to około 10 hektarów. Kierowcy mają gładko, a rowerzyści nierzadko muszą się męczyć, bo infrastruktura, po której jeżdżą, jest byle jaka. Nic dziwnego, że niektórzy biorą sprawy w swoje ręce i naprawiają przejazdy rowerowe. Po takich akcjach w Krakowie tamtejszy zarząd dróg zeszlifował krawężniki na jednym z przejazdów rowerowych. Sprawdziliśmy, czy podobna akcja nie przydałaby się w Katowicach. Łukasz Kądziołka. Na drogach rowerowych bywa różnie. Czasami jest gładko, a czasami nieco mniej. Trudno byłoby wyobrazić sobie takie krawężniki na drogach dla samochodów. Na tych rowerowych to norma. Kraków po nocnych akcjach rowerzystów, którzy na własną rękę niwelowali różnice w nawierzchniach na przejazdach przez jezdnię, doszedł do wniosku, że zeszlifuje na próbę jeden przejazd.
Katowicach rowerzyści nie ruszają jeszcze na ulicę z workami z zimnym asfaltem. Jednak interweniować muszą i to nawet przy nowych rowerowych inwestycjach. Do Śląska Zabrze cały czas trzeba doglądać. No i miasto Katowice też cały czas trzeba uważać. Może dla wielu osób problem jest mało istotny, zwłaszcza z perspektywy siedzenia samochodu. Będąc jednak na znacznie mniejszym siodełku, takie niedociągnięcia sprawiają, że jazda jest bardzo niekomfortowa. Rower taki miejski, tak zwany holenderski, tak się na to mówi, on ma takie specyficzne, cienkie opony. U nas tego nie ma. Praktycznie nikt już na tym w Katowicach nie jeździ, bo to się po prostu nie sprawdziło. No, nie wymagajmy od wszystkich rowerzystów tego, żeby codziennie czy tam dwa razy w tygodniu sprawdzali ciśnienie w oponach. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury dozwolony uskok to 1 cm. Poza tym już kilka lat temu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia opracowała swoje standardy budowy infrastruktury rowerowej. Nie wszyscy się jednak do nich stosują. Jak czytamy w liczącej kilkadziesiąt stron instrukcji dla samorządów, w przypadku połączeń drogi dla rowerów z jezdnią, drogi o nawierzchni bitumicznej, należy stosować rozwiązanie połączenia masa do masy, czyli w skrócie bez krawężnika. Przeprowadzamy audyty, interweniujemy, jeżeli do nas dochodzą informacje, że może dojść do jakichś, dochodzi do problemów przy realizacji właśnie dróg rowerowych z gmin, na które przeznaczamy właśnie nasze dotacje. Metropolia może wymagać tylko wtedy, gdy na inwestycję rowerową wykłada pieniądze. W innym przypadku są to tylko rekomendacje dla samorządów. Dlatego z jednolitym standardem jest problem. Wtedy rowerzyści muszą interweniować i już wykonaną robotę robi się po raz kolejny. A wystarczyłoby raz, a porządnie. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w piątek. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.